Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Humankind. Sezon trzeci i sezon ostatni i też prawdopodobnie ostatni odcinek, bo dzisiaj mierzymy przeciwnika i wygrywamy tą giereczkę. Możecie zostawić lajka na samym dobry początek. A ja powiedziałem, że zobaczymy się w dzisiejszym odcinku, że rozpocznę odcinek dzisiejszy atakując przeciwne tutaj miasto przeciwnika. No i tak zrobiłem, mam tutaj swoje jednostki. Ma też, widzę, całkiem solidne te jednostki. Swoją drogą, dzisiaj mam dużo do pogadania. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że jak go zaatakujemy teraz, to z takimi jednostkami, jak tutaj widzicie, ze spokojem powinniśmy sobie tutaj dać radę. A co to jest minus? O, minus 100 na utrzymanie, o kurde. No myślę, że zaatakuj, powinniśmy na trzykę to wygrać. Udało się, straciłem jedną jednostkę, co prawda. No ale generalnie wyszło git. On niestety zaraz upadnie. No nie ma tutaj szans nasz przeciwnik, szczerze mówiąc. Jest to przechadzka po parku. Formalność bardziej niżeli cokolwiek innego. Nie wiem, co się teraz stało. Słuchajcie, powiem wam tak. Poszedłem, pamiętam, w poprzednim odcinku, albo przed poprzednim odcinku, w każdym razie jakoś tak, po poprzednim odcinku. W każdym razie jakoś niedawno stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest pójście, kurde, źle ja robię, czemu ja atakuję ich z morza? No chyba i tak wygramy to. A, no tak, i poszedłem, jakby powiedziałem, że pójdziemy w tą technologię na dole, czyli w tą technologię, w to drzewko technologii, tak, wojska desantowe i tak dalej. To mi się odblokowało, dostałem okręt desantowy, to znaczy mogę przerzucać więcej wojska i za to jeszcze na dodatek te wojska poruszałem się szybciej i nie tracą jakby żadnych tutaj podstawowych wartości swoich, czyli powiedzmy jak mieli 30, to na lądzie mają 30, tutaj chyba też mają 30. Z tego co rozumiem jest jakieś tutaj szybkie zaokrętowanie, może natychmiast wejść na pokład i z niego zejść. Takie tutaj ciekawości. No i słuchajcie, ale to co odkryłem tutaj na dole. Instytut Badawczy. I słuchajcie, wzbogacenie uranu. Rozszczepienie jądra atomowego. To jest drzewko, którym pójdziemy, bo na końcu to, mimo tego, że to jest za 100 tur, to na samym końcu jest coś takiego jak plus 50% przemysłu na miasto. A to oznacza, że już jest kurwa koniec, że już nie miałem najmniejszych szans tego wygrać. Natomiast na początku jeszcze robię tutaj teoria zrywów powstańczych, bo to mi da siły nieregularne. Czyli jeżeli gościu zaatakuje moje miasto, to ja zyskam coś takiego jak siły nieregularne. A to, no ci goście są całkiem nieźli, bo umiem strzelać w strzelanie. Więc myślę, że na dzidy przeciwnika to właściwie nie będę musiał posiadać nikogo w moim mieście, tylko po prostu tamci sobie będą całkowicie radzić z zbronieniem tych miast. No i będzie totalna chillera i utopia. Mam też właśnie te nowe wojska to jest piechota. Są zajebiści? No pewnie, że są zajebiści. Są lepsi dużo od poprzednich ludzi? Pewnie są lepsi. No i co? I robimy ich, spamimy ludnością i... To nie ja wywołałem tą wojnę, tak? Ja bym chciał tutaj pokojowo to rozegrać, no ale jak zostałem już wywołany do tablicy, to z mojego przeciwnika zostanie tak zwana papka. Tak jest plan. Wezmę w ogóle sobie, ja już jestem tak koki, jestem tak pewny siebie, że po prostu ci pobiegną tutaj zaatakować, ci po prostu na dół pobiegną zaatakować, już jestem za pewny siebie, wyjebam go. Na bank to wygramy, mogę sobie rozdzielać wojska, jak mi się zwinnie podoba. A ci to w ogóle, kurwa, może gdzieś tutaj popłyną, no co nie, jak tak. Wyjebam go, no wątpię, że to przegramy. No i raczej tutaj przeciwnik chili się ku upadkowi. Tak mi się wydaje. Tych to w ogóle może na górę wyślemy też ich. Właściwie to nawet nie wiem, czy my będziemy dążyć do tutaj konferencji pokojowej, czy my po prostu ich nie zmiażdżymy, tak w sensie zajmiemy im wszystkie terytoria. Możliwe, że tak. Oj, widzę, że tutaj chyba za koki trochę byłem. Co on tu ma za wojska? Rycerzy ma. Czy oni sobie poradzą? Na pewno z tymi sobie poradzą, tak jest, zwycięstwo. A czy z tymi by sobie poradzili? To jest też dobre pytanie. Oni mają tutaj 221 ataku, ja mam 156. No może trochę przesadziłem z tym. O, tu se będę wszędzie. Tu se pójdę, tam se pójdę. Może jednak skupmy się na jednym mieście. Jedno miasto po jednym mieście. Kroszyk po małym kroczku. Do celu. Dobra, tutaj w Tokio coś możemy zrobić. No, nie wiem, zróbmy handlarze ryb.
Mamy port, dostajemy jakiegoś golda z tego. Minus 12 koła, mam nadzieję, że nie ma limitu minusów, jakie mogę mieć. Pieniędzy, bo tak wiadomo, że już jakby się nie odkuje, więc mam nadzieję, że nie ma właśnie takiego limitu. Tutaj jeszcze damy tych na wsparcie, no i tych też, no możemy jeszcze poczekać z dwie turki, zanim oni tutaj przyjdą, żeby dostać jeszcze to wsparcie. Poczekajmy turę, koniec tury, cyk. Doślijmy jeszcze tutaj to wsparcie. No i myślę, że możemy spokojnie zaatakować. Ja zawsze zapisuję nie ze względu, tak jak powtarzam, na to, że będę wczytywał, jeżeli przegramy, tylko ze względu na to, że może wystąpić taki błąd albo jakaś mechanika, której ja osobiście nie rozumiałem i wtedy nie biorę tego na klatę, że wow, dostaliśmy pierdol, tylko chciałbym zrozumieć, co poszło nie tak, no i to zmienić, tak? Proste. Dobra, kolejne miasto przejęte. Oni chcą już się pewnie poddawać. Którzy to są? Żółci, pomarańczowi? Pomarańczowi. No, ale nie tym razem. Wolę im zająć wszystko, co mają. Albo chociaż przynajmniej tą całą wyspę. Wtedy będziemy mogli jakoś porozmawiać. Oni tu chyba sobie odbiją to miasto szybko. Tu mam jakieś wojsko też. O, mogę tu ich zaatakować. Proszę bardzo, oblężenie. I mogę kliknąć normalnie zaatakuj? Czy, tylko nie wiem, czy teraz nie przegram tego. A nie, zwycięstwo. Kurde, nie no, technologicznie po prostu. Oni nie mają szans, kiedy ja potrafię strzelać, a on nie umie strzelać. Dobra, ty, mam całe miasto zajęte, cała wyspa zajęta. Czy my kończymy ten konflikt? Nie, wydaje mi się, że ja za dużo poświęciłem, że tu po prostu kończymy już grę. Nie ma sensu tego na 15 razy robić, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie ma co tego kończyć po prostu. Full bitka, lecimy i tyle. Odmawiam. Nie będę chciał pokoju z nikim. Można już zakończyć trwającą wojnę? Wiem, że można. Ale nie chcę. Chcę się pobawić trochę nad przeciwnikiem. I ciekawe, czy jeżeli teraz on mi zaatakuje te miasta, to z nich ich będą bronić ci ziomkowie właśnie? Ci jakby tam... Gwardia Narodowa? Czy niekoniecznie? Chyba nie, nie? W te miasta, które ja przejęłem, to jakby nie chroni Gwardia Narodowa. Tylko te moje miasta. Kolejną wojnę mogę zakończyć. Wszyscy dostali na dziurę. Elegancko, a moi są nadal w nowożytności. 1956. Dobra, tu by się przydało to przejąć, to miasto. Więc rura do przodu. Przejmujemy, jesteśmy jak fala. Jak tsunami, zabieramy wszystko, co jest po drodze ze sobą. A tymi co? Tymi też bym w sumie tutaj gdzieś poszedł na dół i też to pomógł przejmować to miasto. Tutaj możemy coś zbudować znowuż. Tutaj widzę zbiorniki retencyjne będą kosztować mi tylko i wyłącznie jedną turę na zbudowanie takich zbiorników. Teraz zbudujemy je. Może te mury też zbudujemy, dwie turki, no i dalej inwestujemy w piechotkę. Tutaj może zainwestujemy w co? Pewnie w siano, nie? W targowisko spróbujmy może. I możemy wybrać sobie tutaj nową rzecz do naszej religii. Plus 2 nauki. Plus 15 przemysłu na plac główny. Plus 2 funduszy. Plus 2 wpływów. Plus 1 szybkość ruchu jednostka. Przemysłu dla jednostka, biorę to. Wyjebane, nie? W sensie, to nie jest takie dobre, ale będzie mi się szybciej biegało, to spoko. Tak by wyjebano go, nie? I ciekawe, czy te 5 jednostek sobie by poradziło. A, to nie jest tylko 5 jednostek, bo mamy tu jeszcze wsparcie 6. Ale myślę, że oni by sobie sami poradzili, nie? Z tym miastem, żebym tu nie musiał nikogo dosyłać tak naprawdę. Byśmy ich rozdupcyli. Nie muszę chyba dosyłać tutaj tych jednostek, tych 6 jednostek. Ale doślę, tak w razie jeszcze czego może. Żeby nie było. Tutaj chyba jakieś buntownicy są. A wy? No wy przejąć posterunek, wydaje mi się, nie? To jest jakiś posterunek, natychmiastowo go należy przejąć. Potwierdzenie plądrowania. Jak najbardziej.
Ile będziemy to plądrować? 3 turki. No, może być. Zmiana nastawienia. Teraz inaczej na nas patrzą. Pełni nienawiści. No co, było nie brać udziału w wojnie, no. Pyk. Dobra, zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Zajebiście. Kto tu jeszcze? No idziemy dalej, no. Dalej zostały te wyspy. Z dwóch stron ich zjadamy, no nie? Tylko nie wiem, czy oni mnie nie będą wkurzać. Powstańcy. Oni mogą być... oni mogą mi przeszkadzać. Dość mocno, bo oni mogą przejąć miasto. Chociaż z drugiej strony, jak przejmą miasto, to co się stanie? Stracę miasto po prostu, ale nic w sumie wielkiego się nie stanie. Ważne, że przeciwnik nie dostanie miasta. Kwarantanna plus 25 nauki. I możemy coś tu zbudować znowu. To już bez znaczenia. I co, do przodu lecimy. Można zakończyć trwającą wojnę. Wiem, ale nie chcę zakończyć. Chciałbym zniszczyć przeciwnika do cna. Rozłożyć co do jednej ostatniej jego kurwa jednostki. Taka to... A czemu nie mogę tutaj wysłać moich ludzi? A tutaj mogę, nie mogę po prostu na miasto kliknąć. Dobra, to pod miasto, panowie. Tutaj zwycięstwo zostało dokonane, to proszę tutaj atakować. Gonić przeciwnika. Tu się na pewno jakieś fajne jednostki porobiły. Mamy tu 4 jednostki, proszę je wysłać tutaj. 3 jednostki też prosimy wysłać tutaj. 5 jednostek, cyk, prosimy tutaj. 6 jednostek, cyk, prosimy tutaj. A co ja tu buduję w ogóle? A nic właśnie. To powinniśmy te jednostki budować. Tutaj też te jednostki są beznadziejne. Znaczy nie, no są fajne, ale... Te są dużo lepsze. Chociaż tutaj wykonywanie 23 tury jednej jednostki jest zbyt... To zbyt długo, więc zainwestujmy może w przemysł. Tutaj? Ile taką jednosteczkę? 13 tur. Też w sumie dużo. To może poinwestujmy w jakieś pieniążka, w jakieś coś takiego. Na razie nie musimy tutaj konkretnie... konkretnie inwestować w wojsko. Pomimo tego, że jesteśmy na wojnie, no to tak jak mówię, mamy ten komfort, że na luzie sobie tą wojnę wygrywamy. My jesteśmy po prostu Kurwa, no źle poszedłem znowu. Nie wiem, czemu oni tak wybierają tą ścieżkę zawsze idiotycznie. Technologicznie od przeciwnika jesteśmy dużo, dużo lepsi. Dobra, wy sobie odpoczniecie, wyrura do przodu. Tutaj co się dzieje? Plus minus 30 kosztów dla przemysłu. O! To jest w sumie fajne, ty, zastąpię to. Minus 30 kosztów jednostki na jednostkę? Zajebiste w sumie. Tu udało się splądrować? Udało jak najbardziej. Możemy tu założyć swoją drogą posterunek swój. To chętnie zrobię. Mogę z tego w ogóle osobne miasto zrobić, co chętnie akurat nie zrobię. Ale gdzieś tam ten posterunek może sobie być. Wy do przodu, wy zostańcie w mieście, nie chcę mi się jedną jednostką operować. A wy, no wy przejmować miasta nowe. Kurde, tutaj jest 7 jednostek, sporo w sumie. A to są takie jednostki, widzę... No takie właśnie, z dzidami. Wydaje mi się, że moje jednostki są lepsze. Tutaj nic nie buduję. Przemysł może, co? Tak, chyba przemysł. W każdej chwili tamtą wojnę, z którą z nimi prowadzimy, możemy zakończyć. Te jednostki w ogóle wyślę tutaj, żebyśmy ich rozdukcyli, tych powstańców. Przemysł i przede wszystkim też stabilność tego miasta by się przydało jakoś podnieść. To chyba podnosi stabilność. Warto by było to zrobić. Plus 5 stabilności, spoko. Zróbmy to może jako pierwsze w ogóle tą dzielnicę. I ten akwedukt, czy jak to się tam nazywa? Jak to się nazywa? Akwedukt. Też zróbmy, jak najszybciej tutaj. Żeby tą stabilność w końcu podnieść, bo na razie niestety jest niefajnie z tą stabilnością. Cały czas było niefajnie, ale generalnie się tym nie martwiłem, bo straszne bobki z tych powstańców, z tymi, z siekierami tam nadupcali. Dobra, tutaj jest jakaś bitwa, natychmiastowe rozwiązanie. Nie z siekierami, tylko z sierpami. I tu proszę okupować miasto. Myślę, że git.
że zapiszę jeszcze profilaktycznie, ale że powinniśmy raczej je rozdupcyć. Zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Cyk. Miasto przyjęte. Tutaj tych też mogę zaatakować w sumie. I w Tokio nic się nie robi znowu. Zróbmy to, to i to. Tak po kolei. To Tokio jest niestety beznadziejne. Ale to ze względu na to, że tutaj nie ma miejsca po prostu na rozrost. Tutaj w sumie może być coś ciekawego. Nie wiem, czy tu nie ma jakichś wysp. Pewnie są. No ale to już tak jak mówię, no wywalone. Po prostu do przodu lecimy. Staramy się to podbijać wszystko i będzie git jakoś. Chyba. Dobra, no atak na tutaj tych ziomków. Wygrana. Kto by się spodziewał. Do przodu na ląd. Zabieramy co nasze. Tutaj tych tu wysyłamy. Ci niech odpoczną. Ci nie widzę, mogą się zregenerować, które niech to zrobią. Nowa zasada, krew czy złoto. Utrata stabilności, nie. Opóźnienie pomiędzy dwoma kryzysami. Cokolwiek to znaczy. I tu jest jakaś. I tu jest jakaś bitwa. I to jest pytanie, bo to jest naprawdę. Oni mają naprawdę solidną przewagę. Kilkunastu jednostek. Jestem ciekaw, czy taką bitwę byłbym w stanie wygrać. Bo jak to byłbym w stanie wygrać, to już koniec jest. Porażka. Okej, okay, stestowaliśmy, tak. Pochodziliśmy trochę po gruncie. Zobaczyliśmy, wywaliliśmy się. Trudno się mówi. No w każdym razie trzeba było to stestować. Aż tak nie jestem w stanie ich zmiażdżyć. Okej, okay, aż tak wygrać tego w stanie nie jesteśmy. No ale i tak, solidnie ich tutaj walimy na dziurę. Generalnie najważniejsza zasada jest taka, jeżeli masz jakiekolwiek jakąkolwiek przewagę liczebną, a na dodatek przewagę technologiczną, to wygrasz po prostu. Tu mogę już zacząć w ogóle oblężenie. To zaraz to zrobimy. Tych wysyłamy tutaj na ląd. A oni nie mogą tutaj wpłynąć, bo tu są góry. No dobra, to tak naokoło tak pobiegną. Ci niech sobie tutaj odpoczywają. Można zakończyć trwającą wojnę. Naprawdę? No co ty nie powiesz. Dobra, i tu oblężenie walimy, nie? Cyk. Impressive. A cultural wonder that makes me want to pull out my toy blocks and go crazy. Zobaczmy, czy wygramy to oblężenie. To jest. My jesteśmy na wodzie. Nie wiem, czy my nie tracimy dużo, jak jesteśmy na wodzie. No właśnie, przegraliśmy, tylko pytanie. Pytanie, czy dlatego, że ja byłem na wodzie? To jest moje zasadnicze pytanie, bo pierwszy raz, znaczy wcześniej robiliśmy to oblężenie na wodzie, ale to nie było w ogóle jakby, nie było porównania. Spróbuję jeszcze zejść na ląd i wykonać to oblężenie. Jeżeli przegramy, to oczywiście pogodzę się z porażką, ale chciałbym zobaczyć, czy na wodzie i na lądzie dostajemy tak samo na dziurę. Wydaje mi się, że teraz technologia poszła u nas tak do góry, że nie ma znaczenia, czy atakujemy z lądu, czy nie z lądu. Niestety taki zapis czyta, że już tutaj bitwę jest prowadzona, oblężenie. To możemy się wycofać w sumie. I znaleźć jakąś drogę na ląd. No płyńcie tutaj. Mogę tutaj... O, tutaj mogę na ląd wyjść. Zajebiście. I właśnie sobie w takich tych pływamy. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, jak to nazywa się. Ci tutaj sobie niech odpoczną. Ci też dzida do przodu. Ci tutaj możemy coś zbudować, na przykład laboratorium robotyki. Niechaj będzie takie laboratorium. Cyk. Kurde, mega nam stabilność spada. Nie wiem, czy to ze względu może na wojnę w sumie. Chyba tak. Moglibyśmy to szybciej zakończyć. Wziąć od nich jakby siano i zaatakować drugi raz, ale nie wiem, czy chcemy. Chcę to ja może wysłać moje wojsko tutaj na razie. Zobaczyć, czy dostajemy tak samo na dziurę jak na lądzie, jak dostaliśmy na wodzie. Tutaj moje wojska też wysyłam. Ci tutaj mogę jakąś bitwę przeprowadzić. Kurde, przeprowadźmy tą bitwę w sumie, bo ja tu będę miał chyba spore wsparcie. Ja bym musiał zejść chyba na wodę, tak? Czy jak to wygląda? Aha, na razie nie jestem w stanie takiej bitwy przeprowadzić. Dobra. Wy się posuńcie trochę na bok, że tak powiem. Wy tutaj. Z przodu. Wy odpocznijcie.
Wy odpocznijcie turę jedną. Wy do przodu. 15 makers quarters. At this rate, the entire city is going to turn into an automaton. Całe miasto w maszynę? Poszman. Dobra. O, kto to? Przeciwnik? O kurde, przeciwnik. Zwycięstwo. Kurde no. Gdzie ty uciekasz, wariacie, ty? Zwycięstwo, dobra. A mogę moich ziomków wysłać tu na bitkę? Żeby oni sobie tu nie mogę właśnie, żeby sobie zszedli i się bili. Mogę zaatakować im miasto w sumie. To mogę chyba zrobić. Teraz się bić tak bez celu. To mogę im po prostu miasto zaatakować. Dobra, i wy wyjdźcie tutaj, cyk. I teraz zobaczymy, czy tak jest, tak samo na dziurę dostaniemy. Chyba niekoniecznie mi się wydaje, nie. Wydaje mi się, że nie zostajemy tak samo na dziurę. Że jednak warto jest z lądu atakować. No i tu idziemy chyba w przemysł. W przemysł chyba. Kurde, ta stabilność mega spada. Tu idziemy chyba w przemysł, jakieś mury. Jakieś siano, biura celnika, coś tam, tego, nauka. Akwedukty, będzie git. Idźmy w technologię. Zaraz będę zacofanym troglodytą. Tak, i spróbujmy ich zaatakować teraz. Wydaje mi się, że... jest wygrana. Tak jest. Zwycięstwo. Czyli atakować jest warto tutaj... Tutaj jest jednak warto atakować z, będąc na powierzchni. No i co? Lecimy po kolejne miasta, nie? Zobacz, jak niewiele zostało przeciwnikowi, chyba że gdzieś się tu jeszcze ten gagatek ukrywa. Istnieje taka szansa. Kurde, ale no, ja bym chciał to skończyć jak najszybciej, tak że wysyłamy tutaj naszych żołnierzy. Niech oni się tutaj biją. Tych też tutaj wysyłam, żeby tutaj podbijali, starali się podbić. Czemu nie mogę tutaj przejść? Gdy cel jest niewidoczny. Ale tutaj możesz przejść, dobra. Tutaj jest jakieś bit... O kurwa, ale ma przewagę. 900 siły jednostki. Nie, to ja bym się wycofał po raz pierwszy, szczerze mówiąc. Po raz pierwszy bym się wycofał, bo trochę na dziurskę dostałem. Dostałbym. Na szczęście się wycofałem, więc nie dostałem. Bo on ma statki, a my tych statków nie mamy. Tak, on ma dosłownie statki, nie? Tu bym z nimi, co robię? Gonić, dusić, podduszać, ty, przeciwnika, tu, atak. Cyk, przecież go rozpierdolę w pół. No. Kurde, straci... Oj, też już widzę, oj. Już on też zaczyna w strzelanie, widzę. To dlatego ja tak powoli widzę, tak, nie do końca go miażdżę. Życie w luksusie. Posiadaj 5 zasobów luksusowych z cudów. Dobra, ile mi miast zostało do przejęcia? 4. Zwierz kulturalny. Zdobądź 3 cuda kultury. Nie wiem, jak wyłączyć te powiadomienia Xboxa. To jest niemożliwe niestety to zrobić. Dźwięki systemu. Xbox Game Bar. Nawet jak go wyciszę, to i tak będą mi te powiadomienia wyskakiwać. No. Nie wiem, kto robi Xboxa Game Bara, ale... Oby mu się kurwa powodziło w życiu, nie? Dobra, schodzimy tutaj tymi, tutaj też zejdźmy. Ci w sumie mogą odpocząć sobie. Odpocznijcie, zregenerujcie się. No i kurde, powoli, no to chyba nie będzie taka szybka seria, jak sądziłem, że będzie. Ja myślałem, że już to teraz zakończymy, ale... No, chyba niekoniecznie. Możemy przejąć to miasto. Mogę zakończyć trwającą wojnę, wiem, że mogę. Mogę też zmiażdżyć przeciwnika. Wydaje mi się, że zmiażdżymy przeciwnika teraz. Zaatakuj, mamy gigantyczną przewagę. Any human built wonder is an impressive feat of design and construction. Makes me wish I'd done it. A może on może stać się moim wasalem w sumie. Słuchaj, mam tyle punktów, że może zostać moim wasalem. No dobra, to zostań moim wasalem i dogadani. Tu my. Nie muszę ci niszczyć, możesz być po prostu moim wasalem. Dzięki, powodzenia. Dobra, żółci są nasi. Chciałem porozmawiać z pomarańczowymi, dlaczego oni powinni generalnie...
Kurwa, przypadkiem to klikłem. Czytuję. Dobra. Wykonałem z powrotem to oblężenie i teraz tak. Z żółtymi trzeba porozmawiać. Wymuś kapitulację. Zostań wasalem. Wymuś kapitulację. No i myślę, że z pomarańczowymi to samo chyba, nie? Wymuś kapitulację. A, oni są w ogóle w tej samej erze, co ja już. No, kurde, to może być ciekawe, ale... Wydaje mi się, że chciałbym, żebyście zostali moimi wasalami. No, i to będzie koniec. GG. Nie masz wyboru. Koniec! Wygrałem, prawda? Wygrałem? Koniec twojej podróży. To twoja ostatnia tura. Wszystkie imperia są zwasalizowane. Zapiszesz się w historii jako Czechow mityczny. Nie udało się do końca zrobić tego, co chciałem, to znaczy chciałem totalnie zdominować wszystkich, tak w sensie przejąć ich tereny. No ale generalnie, no zwyciężyliśmy, tak? Warunkiem zwycięstwa jest to, że podbiję wszystkie państwa, albo będą oni moimi wasalami. No i się udało. Każdy służy teraz mi, przekazuje mi siano, jakie ma. No i służy mojemu imperium. Nawet jeżeli któryś się teraz zbuntuje, powiedzmy żółty by się zbuntował, no to wszyscy by mi pomogli zabić żółtego. Bo na to ja mam taką technologiczną przewagę nad nimi. Oprócz nad pomarańczowymi. Pomarańczowi też sobie nieźle poradzili. Dobra, zobaczmy podsumowanie. Udało się zwyciężyć, Pochsmal. Mega fajnie mi się gra w tą grę. Tak generalnie jakbym miał podsumować tą grę, to jest absolutnie niesamowite. Bardziej mi się jakoś wkręca, niżeli... Cywilizacja. Kiedyś grałem w cywilizację, to tak. Może ta jest prostsza. A great part of your legacy is the remarkable equilibrium with which you created it. You will be remembered for balance. Not all empires are able to gain fame by building a wonder, but you did. An awe-inspiring achievement. And a great place for tourists. And I must mention the surprising lack of collusion to your children. Difficult, but possible. And I must note the role of faith in your success. To lead a religion in an increasingly secular world is no mean feat. And though your people may have found it difficult, history is certainly impressed. You participated in the longest war. Congratulations. Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds, and even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question. How far will you push humankind? Okej. Okay. Humankind. Chciałem powiedzieć, że widzimy to po raz pierwszy, kiedy kobieta okazała się lepsza od mężczyzny. Tak jest. Oczywiście to są tylko i wyłącznie żarty, zawsze to podkreślam, tak? Wiadomo, że mi się tutaj nieco urażony. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No teraz to się przyjrzeć. Jak to wygląda w sławie, jak to wygląda w żywności. Co ciekawe, w żywności pomarańczowym szło trochę lepiej. Na końcu przynajmniej. A i tutaj też szło lepiej. Przemyśle? No też kurwa nie byliśmy najlepsi w pewnym momencie. Tutaj nie, chyba nie prowadziliśmy z nimi wojny i oni stwierdzili, że nam wypowiedzą wojny i im wszystko spadło w dół. Fundusze? Z funduszami też nie jest najlepiej. Tragicznie. Nauka też nie jest najlepiej. Wpływ też nie jest najlepiej. Wydaje mi się, że pomarańczowi popełnili jeden podstawowy błąd. Wypowiedzieli mi wojnę. Tak mi się wydaje. Wpływy, stabilność. Dobry, po prostu dobrze to rozegraliśmy. Ludność. No ludność to akurat miałem gigantyczną. Religia. Religia też tak średnio w ogóle inwestowałem w religię. Badania. Kurde, pomarańczowi w pewnym momencie mnie nieźle wyprzedzili, a w sumie nie byli tak daleko z badaniami ode mnie. Kurde, ciekawe bardzo. Handel? Oni pewnie inną drogą szli. Wydaje mi się, że ta droga, którą my poszliśmy, czyli w te strzelanie, to było kurwa strzał w dziesiątkę.
O. Tak mi się wydaje, że już wiem, jakbym teraz usiadł, to mógłbym, myślę, na cięższym poziomie i tak to wygrać, albo w jakiejś online sobie pograć. Więc może kiedyś zobaczymy, jeszcze za pół roku usiądziemy tutaj zagrać sobie, na przykład na online, żeby nie było nudów. Kontynuuj rozgrywkę? Nie, trwa rewolucja, nie. Myślę, że to jest koniec, tak wygląda ostatecznie mapa. Dzięki wielkie za obejrzenie, widzimy się w serii, wydaje mi się, że po tej serii będzie seria z Wiedźmina. Dodatki, także, chociaż nie, bo to mogę inaczej, to mogę wrzucić dużo później. Także, no ale w każdym razie zapraszam na serię z Wiedźmina, czy tam Dead in Bermuda, czy różne serie. Są tyle tu gier, że wszystko sobie znajdziecie. Czy tam Tarkowa też znajdziecie, albo jakieś urywki ze streamów. A swoją drogą na streama zapraszam. Dzięki wielkie, do zobaczenia, widzimy się jutro w jakiejś innej serii.